No i nagle się okazało, że kurwa nie ma, nie? No wiesz, gwizdamy, gwizdamy, no gdzie poszła, gdzie poszła, no gdzie poszła. No żeśmy zaczęli latać jak opętani po tych po prostu polach. I kurczę, nigdzie jej nie ma. Zapraszamy na kolejny film z Armenii, który obfituje w przygody. Niestety nie wszystkie mile widziane. Śnieżka strasznie narzekała przy montowaniu tego odcinka, bo niby wszystko źle nagrane i jakieś materiały pogubiła i stękała i sapała, ale w końcu jakoś gniota zmontowała. Na początek odwiedzamy ruiny katedry Zvantos z VII wieku o niespotykanej w innych miejscach w Armenii architekturze. Fantastyczne miejsce. Normalnie nie mogę uwierzyć. Jeszcze trafiliśmy na super pogodę. Jest cudownie i to wszystko za darmo. Jesteśmy zupełnie sami. Normalnie rzut beretem od Erywania. To ja spodziewałabym się tutaj tłumu turystów. Pięknie. Polecam. Tam jest droga. Wiesz co? Nie tą drogą tam przyjechaliśmy. No właśnie, tam jest główne wejście, a my żeśmy wjechali jak od zaplecza, można powiedzieć. Ale to nie szkodzi, bo za to mamy miejscówkę do spania. Potem się dowiedzieliśmy, że to miejsce jest biletowane. Śnieżka czyta o tych atrakcjach, ale to co najważniejsze nie doczytała. A że byliśmy już pod koniec dnia i zajechaliśmy od zaplecza, to i niechcący weszliśmy za darmo. Noc spędziliśmy pod płotem, a na drugi dzień pojechaliśmy pod górę Ararat, gdzie znaleźliśmy naprawdę świetną miejscówkę. To jest najczęściej odwiedzany zabytek w Armenii. Tak więc
musicie nastawić się na to, że będzie tutaj dużo turystów i faktycznie bardzo dużo jest, więc powiedziałabym wręcz, że jest walka o najlepsze miejscówki, ażeby sobie zrobić zdjęcia na Insta, więc trzeba czekać w kolejce. Miejsce niesamowite, tutaj jest legenda związana z tym miejscem, która jest przepiękna, niedźwiedź zaraz opowie. Ale oprócz tego jest po prostu w bardzo, bardzo malowniczym miejscu z przepięknym widokiem na górę Ararat i no to faktycznie dodaje tutaj temu miejscu takiej magii, tak? Tak więc każdy chce przyjechać. A na dodatek jeszcze jest bardzo blisko Erewania, więc no te wszystkie trzy elementy składają się na to, że przyjeżdża tutaj mnóstwo, mnóstwo ludzi. Monaster jest szalenie ważny dla Ormian. Jest to miejsce pielgrzymek wszystkich Ormian, dlatego że miejsce uznaje się właśnie jakby za początek chrześcijaństwa jako religii narodowej. Legenda mówi, że święty Grzegorz, znowu zapomniałam, oświeciciel, o, przypomniało mi się, święty Grzegorz, oświeciciel, krzewił chrześcijaństwo, co bardzo się nie podobało ówczesnemu królowi i postanowił wtrącić go do lochu w tym właśnie klasztorze. I jak tylko to zrobił, to zaczął chorować. Nikt nie potrafił go uleczyć. Poproszono świętego Grzegorza, żeby spróbował go uleczyć. No i oczywiście, co zgadnijcie, udało mu się. Więc w podziękowaniu król postanowił przejść na chrześcijaństwo, ochrzcić się, a także uznać chrześcijaństwo za religię narodową wszystkich Ormian. I to było w 301 roku. Tak więc taka historia, stąd też miejsce właśnie otoczone tą piękną legendą, przyciąga tutaj mnóstwo osób, mnóstwo wiernych, ale oczywiście i turystów, bo po prostu jest to piękne i ciekawe miejsce w fantastycznej lokalizacji. Staram się znaleźć to miejsce, w którym był więziony święty i o, chyba wreszcie mi się udało znaleźć, bo tu nic nie jest oznakowane. Ale właśnie tutaj jest. Tak więc podobno w tym właśnie lochu, tutaj na dole, ja zaraz spróbuję tam zejść. Cela jest malutka, no mniej więcej rozmiarów mojego pokoiku w bloku, gdy byłam mała i mieszkałam z rodzicami.
O tak. Trudno będzie oczywiście pokazać wszystko. Nie ma żadnych okien naturalnie, ani nie widzę też żadnych otworów wentylacyjnych. Znaleźliśmy takie spokojne miejsce tutaj przy Erywaniu, tak na obrzeżach po prostu. No takie puste, nie wiem, u gór, jak to nazwać. U gór, no. I wiecie, zawsze my jak jesteśmy w takich miejscach, no to po prostu jak jest duża przestrzeń, taka duża wolna przestrzeń i nic ani nikogo nie ma, no to my puszczamy Belę wolno i ona sobie chodzi, nie? Sobie chodzi tam, no wokół, wiecie, bliżej, dalej, prawda? Ale zawsze jak się ją zawoła, to ona przychodzi, no. Może nie zawsze od razu, ale przychodzi, tam się gwizdnie parę razy i jest. No i nagle się okazało, że kurwa nie ma, nie? No wiecie, gwizdamy, no gdzie poszła, gdzie poszła, no gdzie poszła. No żeśmy zaczęli latać jak opętani po tych po prostu polach. I kurczę, nigdzie jej nie ma. No i ja potem zauważyłam takiego pasterza w oddali z owcami. Więc poszłam do niego, tam nie szło się dogadać, ale pokazałam mu zdjęcie w telefonie i on powiedział, że to nie widział nic nie tego, pokazywał mi tylko, że tu takie, no, są te duże psy pasterskie, że trzeba uważać, że tam mogą, no, zaatakować, zjeść nawet tego psa, prawda, tam mi pokazywał na migi. No ale ja wiem, że ona sobie też tam daje radę, że to nie, to na pewno, że byśmy słyszeli, nie? To nie było tak daleko od naszego namiotu, to by było słychać pisk i wszystko, nie? To tak było takie mało prawdopodobne. No ale oczywiście, żeśmy się zmartwili, więc jeszcze żeśmy tam łazili po tych polach. I wiecie co, no kurczę, no nie w głowie mi było wtedy tam nagrywanie, bo to po prostu no, tam nie myślisz o tym. I później ja wracając już do samochodu, bo żeśmy się rozdzielili, niedźwiedź poszedł w jedną stronę, a ja w drugą. I wracając już do samochodu, nie? Po drodze, taki też taki wyglądał jak pasterz, no ale nie miał żadnych ten, no żadnych owiec ani kóz, no, przynajmniej nie było widać nic. Szedł sam, nie? I on sam mnie zaczepił. I też gadał tylko po ormiańsku, w ogóle nawet po rosyjsku nie mówił. No tam o angielskim to zapomniwszy, no ale sam się dobra tam, no każdy człowiek, nie, spytam się, pokazuję mu w telefonie zdjęcia Beli, nie, czy widział, pokazuję mu tutaj na pola, a on tak patrzy na mnie dziwnie, tak, i mówi do mnie, znaczy mówi, pokazuje tu, nie,
Ja sobie myślę, o ty kurczę, chamie jeden, to kurczę, coś tu tak śmierdzi, nie? No, sobie myślę, ale o co ci chodzi, nie? No, znaczy wiadomo, że chodzi o pieniądze. I on potem po prostu cały czas, wiecie, chodził w koło, nie? Widzieliśmy go w różnych miejscach. I później już właśnie zaczęłam nagrywać, wiecie, bo sobie myślę, kurczę, ja nie wiem, jak to się wszystko skończy. Może trzeba będzie iść na policję, nie? To lepiej jakieś mieć materiały. I potem, kurczę, oczywiście żałowałam, że tak mało nagram, bo mogłam więcej, ale żeśmy się bali też, bo nie wiedzieliśmy po prostu, ile tych osób jest, kto to jest dokładnie, a wiecie, jakie mają intencje. Wiecie, wiedzą, że wiadomo, że masz jakieś tam pieniądze i różne rzeczy, nie? I no znowu idzie. Ten gościu jest teraz z drugiej strony samochodu. Cały czas nas pilnują, co my teraz robimy. No i to były, nie wiem, 2 godziny. Masakrycznie długo po prostu. I potem przyjechał taki facet. Przyjechał samochodem. Takim jakimś starym samochodem osobowym. Pijany w 3 dupy. Bełkotał po prostu, że trudno było zrozumieć, o co mu chodzi. Coś niby trochę rozumiał po rosyjsku, ale tam nie byliśmy pewni. No ale nie trzeba było wiele umiejętności komunikacyjnych, bo on na tej brudnej szybie swojego samochodu napisał $100 i pokazał mi, że na zegarku, że o 2 godzinie czy o 3, już nie pamiętam, przywiezie psa. I czy damy $100? Jest pies w samochodzie. Jest pies. Hi. Tak. No. No cześć, kochanie. A gdzie jest obroża? Tam. Gdzie tam, kurwa? Tu jest złamany, ty. Co ty kurwa chcesz teraz? Co ty chcesz? Co ty chcesz teraz? Co? Ruski, ruski. Nie gabaruj po ruski. A jak? No nie gabaruj po ruski. Ja skażę ruski. Ajdam skażę ruski, kurwa. Ciebie zajebany. O. Powod. Najpierw żeś chuju zajebał, a teraz chcesz $100? Wiesz co, chodź siądziemy do samochodu i po prostu odjedźmy, bo to po prostu szkoda gadać. Mamy kraty i wszystko. Oni są pijani w 3 dupy, po prostu wsiadaj do auta i chuj.
we have a little pain. Not so good. Jeny, co za dzień. Oczywiście znaleźliśmy nowe miejsce do spania. Dużo dalej od Erwyniu. I tutaj zostaniemy. Mam nadzieję, że będzie spokojna noc. I jesteśmy wykończeni po prostu tymi emocjami. Bella wydaje się jest ok, bo już sobie tutaj chodzi, eksploruje teren. Tak? Już czujesz się dobrze? Już jest znacznie spokojniejsza i po prostu taka już zaczyna się robić no, swoja, tak? Nie tracę czasu, nie muszę się naśmiewać. Cena bardzo rozsądna, już od 25 zł.